Justyna Wojciechowska, TV Reklama. Jest z nami Amadeusz Ferrari, hej. Siema, witam. Jesteś zawodnikiem Fame, walczysz teraz na High League. Czy to... No wypromowałem tą galę ogólnie na jedynce, gasząc tego ryka wykładzinę, to miało około 20 milionów wyświetleń, więc wiszą mi sporo kasy. Zainwestowałem w tą galę, bo wierzyłem, że jest dość perspektywistyczna, no i teraz przyszedłem odebrać swoje pieniądze. Właśnie, jakie to są pieniądze? Podobno dużo. Możesz powiedzieć mi więcej? Czy to jest twoja największa wypłata, może tak, jeśli chodzi o walki? Tak, tak, to jest moja największa wypłata, ale to nie oznacza, że inne były dużo mniejsze albo złe. No. Masz konflikt teraz z Bombą. Powiedz mi, czy dając mu walkę, nie uważasz, że promujesz go w ten sposób? Oczywiście, że promuję, ale tak jak mówię, ja jestem jego stwórcą, ale jestem... Tyle, ile mu dam, tyle samo mogę mu zabrać, wiesz, co z tego, że on zostanie wypromowany, jeśli on walczy, powiedzmy, za 5% mojego wynagrodzenia, więc cały tort idzie dla mnie. Dodatkowo, ja i tak, jak go znokautuję, to będę mógł sobie wybrać, czy go ułaskawić, czy go, wiesz, dobić. No i raczej go dobiję. Po prostu będę sobie tak po nim jeździł, aż nie wiem, aż psychicznie nie wytrzyma, tak jak wtedy płakał, że go dojechałem psychicznie. Przed walką. Czy uważasz, że jesteś najlepiej zarabiającym zawodnikiem tutaj w Polsce? Nie, ale na pewno jestem w topce, bo wydaje mi się, że chyba jakiś tam Nitro, czy ktoś taki dostał podobne kwoty, albo może nawet trochę większe, no. No, na pewno topka, no. Takie top 5 z pewnością, no. Czy uważasz się za polskiego McGregora? Nie chcę jakby być czyjąś podróbką. Uważam, że jestem dość oryginalny. No więc w teorii możemy przyjąć, że tak, no. Chociaż nie uważam, żeby dzisiaj mój występ był jakiś mega błyskotliwy, ale taki niedospany trochę jestem, bo wczoraj miałem nagrywki do drugiej w nocy. Zanim wróciłem, zanim zjadłem, obejrzałem film, to położyłem się jakoś o 5:00, a dość wcześnie wstałem niestety. No i taki trochę byłem przygaszony, ale ogólnie to spoko, jakby on nie powiedział nic zabawy, co by mi ubliżało, tylko sporo kłamał. Ja bazowałem na prawdzie, wszystko, 99% moich informacji możecie zweryfikować, on kłamał, choćby z nożem, z czym tam jeszcze kłamał, na przykład z policją, no to mówię, to zgarnęła cię policja? Nie, no to skąd, że jakaś policja, bo to jest takie, kurwa, wiesz, wymyślić, ja też bym sobie mógł wiele rzeczy na niego wymyślić, nie? Dzisiaj wydałeś 20 tysięcy na... Mniej, no, ale niecałe, no. Gucci. Czy to jest na pokaz? Wiesz, no to jest konferencja, więc jest to teoretycznie na pokaz, ale mam trochę tych kurtek z Gucci już i bluz, więc nie, lubię bardzo tą firmę. Uważam, że pieniądze są, wiesz, po to, żeby również z nich korzystać. Zawsze mi się podobał Gucci. Akurat to jest moja ulubiona firma z tych takich bardziej markowych, droższych. Zawsze sobie marzyłem, żeby nosić ciuszki z tej firmy i jak widać, po części powoli zaczynam spełniać te wszystkie marzenia, no. Jak twoje relacje z Adrianem Polakiem, powiedz? Nie wiem, no póki co żyję. Nie wiem, czy jeśli nas kiedyś skonfrontują, to będzie żył dalej. Już jest trochę upośledzony po tym, jak go kopnąłem w głowę, a co będzie później, who knows. I tyle. Wydaje mi się, że wiadomo, no nie lubimy się, ale to już nie jest coś takiego, że każdy z nas chce ukrzyżować drugiego. Ale on jest na tyle wkurwiający, że... Bo widzisz, ich różni jedno. Ten jest debilem, więc Polak też w sumie jest przygłupi, ale jest dość sprytny i wie co ma mówić. A temu brakuje argumentów, więc na przykład używa siły, co nie oznacza, że jest jakimś super wybitnym fighterem, no ale wiesz, to tak jak sobie stoimy teraz i na przykład zaskoczenie, jakbyś była facetem oczywiście i bym cię na przykład z zaskoczenia teraz uderzył, wiesz, to nie jest argument, to jest słabość. Ja nie czułem, żeby okazywać mu tą słabość, bo wiedziałem, że go zmiotę w oktagonie, no, wyprowadził mnie dzisiaj z równowagi właśnie tym, na pewno niesłownie, no. A czy nie wkurza cię to, że Scarface jawnie, Adrian Polak jawnie wspiera Scarface'a? Ale co to znaczy wspiera? Dla mnie to nie mogą nawet spać razem w jednym łóżku. Oni się i tak do niczego nie nadają. Cały internet ich ciśnie, cały internet ma z nich bekę. Więc wiesz, ja jestem indywidualistą. Ja tutaj nie przyszedłem szukać kumpli, nie podleciałem do celebrytów, nie zbijałem piąteczek. Ja sobie, wiesz, o co mi chodzi. Przyszedłem po prostu odjebać moją rolę. Dobrze się czuję na konferencjach, dobrze się czuję w oktagonie, lubię to, inni potrzebują atencji, wsparcia. Ja wiem, że jestem samowystarczalny, że na dłuższą metę i tak osiągnę sukces, czy to w walkach, czy to medialny, czy to finansowy, więc nie potrzebuję kumpli do wsparcia.
A czy uważasz, że to ich koleżeństwo to jest właśnie na pokaz, żeby zepsuć ci głowę w pewien sposób? Nie wiem, czy da się mi zepsuć, kurczę, jakimś głupim koleżeństwem głowę, co nie? To nie jest Polak, to nie jest moja była dziewczyna, że jak on by ją, że jak on będzie Polaka posuwał, to mi się zrobi przykro, wiesz o co mi chodzi? Więc raczej nie, no mam to w dupie, nie? A właśnie jeśli chodzi o Zusję, to jak twoje relacje teraz? Już nie jesteście razem. Pisała dzisiaj, że czy ja zgłupiałem? Nie wiem, nieważne, przepraszam. Miałem wrażenie, że tam słyszałem o Madi, ale może się mylę. Jakie było pytanie? Jak twoje relacje właśnie teraz z Zusję po rozstaniu? Wywiadu udzieliłem, że nie wiem, za kim jest Zusję i napisał mi, że oczywiście, że jest za mną, kurwa, i że mam go rozpierdolić, nie? No. Tak też będzie, więc dość dobre, no. Ona brała również udział w projekcie Spontan, tak jak i ty. Nie przeszkadzało ci to, że właśnie ona była w tym projekcie? Nie, no przecież ja miałem wybór, bo ja tak naprawdę mam udziały w tym projekcie i ja, jakbym się uparł, to by jej nie było. Ja ją bardzo lubię, ja jej życzę jak najlepiej i liczę, że jeszcze nie raz będziemy współpracować razem. W tym projekcie był również Kasper Błoński. Powiedz mi, no to jest przyjaciel Adriana Polaka. Właśnie nie przeszkadzało ci, że on tam był, że jakby mieliście styczność? Nie, no wiedziałem, że on tam będzie. Jestem pozytywnie nastawiony do Kacpra. No więc spoko. Nie przeszkadza mi to. Nie, absolutnie. No. Jest okej. Okay. Zresztą znałem się z Kacperem już wcześniej. On oczywiście na pewno trzyma stronę Polaka, bo jest z nim przyjacielem, ale to nie oznacza, że wiesz, że my musimy być wrogami. A jak twoja ręka w ogóle teraz? Jak po rehabilitacji? Zajebiście. Wszystko jest sprawne, ćwiczę. I tyle. Wszystko jest w porządku. Z moim zdrowiem nikt się nie musi martwić, ale jak już rozmawialiśmy spontanie, to wbijacie wszyscy na kanał Spontan. Na 100 tysięcy subów robimy imprezę. Zapraszam wszystkich. A na 200 tysięcy... Kurwa, co my robimy? A, jeden z widzów, subskrybentów zostanie po prostu członkiem naszego teamu. Także subujcie, oglądajcie. Powiedz mi, czego możemy się spodziewać w oktagonie? Po tobie. No kurwa, jedynka i do przodu od pierwszej sekundy. Raczej nie będę z nim za długo kalkulował, tym bardziej, że on tak walczy jak ułom z tego, co widziałem w ostatniej walce. No więc tak to już będzie. Znokautujesz go? Niewątpliwie, ale biorę też pod uwagę, bo on tam gadał, że chce mnie obalać, że najwyżej, że jest nie opcja, że go uduszę też, tak? Nie wykluczam tej opcji, ale bardziej zakładam na pięści nogi. A czy nie uważasz, że oskarżając swoją mamę właśnie o bardzo złe rzeczy przesadził, że to było wręcz niemoralne? Nie chciałaś może go posądzić właśnie o to? O zniesławienie? Wiesz co, ja sam będę jego katem i sędzią, ale to, że przeprosił, nie znaczy, że wszystko jest wybaczone i wszystko jest okej. Okay. No ale przynajmniej przeprosił, tak? Więc no... Więc dlatego dostał walk. Z kim chciałbyś zawalczyć po bombie? Nie wiem, obojętne jest mi to tak naprawdę. Fame czy Hajlik? Wiesz co, nie zamierzam wybierać. Obie federacje są mocne na rynku. Oczywiście z Fame to rodzina. Hajlik to zaczyna być moje kuzynostwo. No. A może 2-2 jakaś walka? Można, Norman chciał ze mną walczyć w parze. Możemy kogoś zlać, nie ma problemu. A, że ty jesteś normalny, tak? Jasne, że tak, no. I z kim? Może Murańcy teraz są na topie, że tak powiem. Grube akcje odchodzą, także... Chyba nie ten wiek i tak dalej. Tyburscy? Norman jest zawodowcem, więc... 2-2 z Tyburskimi, ja i Norman? Mogło być ciekawie. Lubię akurat się z nimi, więc z nimi wolałbym nie walczyć. Ale to by było śmieszne, bo Norman jest naprawdę dobry. Pewnie by jednego z nich przewrócił. To by było śmieszne, ale nie. Na razie walczę jeden na jeden. Ja i chcę mieć tutaj dwa pasy. Taki przygaszony tylko trochę jestem na wywiadzie, nie wiem, zmęczony, muszę coś zjeść, nie? Rozumiem. A może jeszcze zapytam o walkę właśnie, nie wiem, bomba Adrian Polak i ty na nich. Czyli 1-2. Nie, to było niesprawiedliwe, no i jeszcze w tu... Nie, to by było dopiero hamstwo. Ale dałbyś radę? Nie dałbym rady. We dwójkę by mnie pobili i byłoby mi bardzo wtedy głupio i przykro i w ogóle byłoby niefajnie. No, także to nie wchodzi, ale mogę... O, ja i Norman na ich dwóch.
To by było dobre. To by było niesprawiedliwe, bo nie mieliby szans, ale to by było fajne. Dobra, dzięki w takim razie. Dzięki wielkie.